Witamy w podcaście Zapionki, w którym opowiadamy, co ciekawego dzieje się na świecie gier planszowych. Oraz co dzieje się także w Polsce. I ja nazywam się Ignacy Trzewiczek. A ja nazywam się Mary Nowak-Trzewiczek. I pracujemy w Portal Games. I nasze audycje są bardzo, bardzo związane z wieką Portal Games. I dzień dobry, jak każdą środę, wyjątkową środę, bo ta środa rozpoczyna długi weekend, więc gdy tego słuchacie, to pewnie już przebieracie nogami, żeby tylko wskoczyć w drugą majówkę, która się zamienia w czerwcówkę. Cześć, dzieciaki. Czy u was też jest tak gorąco? U nas jest burzowo, wieje. Mamy w ogóle... Za oknem będzie dygresja oczywiście. Za oknem tutaj na trzecim piętrze, właściwie na takim podstrychu, poddaszu, mamy gniazdo pustułek. I zarobiście się te ptaki drą. Codziennie rano się nawołują i wieczorem i gołębie uciekły wszystkie. No jest taka historia, akcelerowacja, że witamy w około 381 odcinku podcastu Zapionki. Nagrywamy go, tak jak Mariusz powiedział, pod koniec maja 2024 roku. Jesteśmy w wieku, ja mam na przykład 47 lat, moja żona ma inaczej. To takie bardziej informacje dla przyszłych pokoleń. Myślę, że jakbyśmy zakopali ten podcast, tylko nie wiem, na jakim nośniku, w jakiejś kapsule czasu, to ktoś by potem odsłuchał i stwierdził, że to pokolenie było strasznie głupie? Oni by to odsłuchali, by się ucieszyli. A propos pokolenia, to właśnie miałam taką rozmowę z naszym dziecięciem, które mi tłumaczyło, na czym polegają te wszystkie generacje X, Z i tak dalej. I że powiedziała mi, że ona jest ostatnią, podobno, jakiś artykuł gdzieś czytała, ostatnią generacją myślącą i że teraz to już jest generalnie tylko tendencja spadkowa i następne pokolenie już nic nie myśli. To generalnie moje koleżanki, które pracują w szkołach, niestety potwierdzają, że te dzieciaki są teraz, no jest ciężko. Dobrze. Na samym początku chcieliśmy wam wymienić informację, że dzisiejszy odcinek podcastu będzie krótszy niż zazwyczaj, z tego względu, że kolejny będzie dłuższy, a życie lubi balans. Więc czekaj, czemu tak się wydarzy to? Bo jest taka historia życia. Raz w górki, raz w górki. Nie ma meczu dzisiaj, przecież patrzyłam. Mecz dzisiaj jest o 23. Musimy skończyć przed czasem. No? Co ty gadasz? Na przykład w dzisiejszym odcinku nie prosimy tematu, jak nam się podobał film Mad Max Furioza, ponieważ jeszcze na nim nie byliśmy i dopiero w kolejnym odcinku o tym opowiemy. Więc dzisiaj 5 minut krócej, a za tydzień 5 minut dłużej. Na przykład dzisiaj wam nie powiemy o tym, jak nam się grało w Dwarf Romantic, więc dzisiaj 5 minut krócej, a za tydzień wam powiemy, będzie 5 minut dłużej. No i ja już wiem, co się wydarzy w naszej czterodniowym długim weekendzie, jakie tam się rzeczy wydarzą. Będzie ciekawe jeszcze do powiedzenia naszym widzom i dzisiaj tych rzeczy jeszcze nie mamy dla nich, dlatego powiedziałem, że dzisiaj będzie krócej, ale za tydzień będzie dłużej. Ale jak już to opowiadałem, to chcielibyśmy się pochwalić, że do naszej kolekcji trafił jeden z ostatnich egzemplarzy Dwarf Romantica. Nie ostatnich. Ponieważ się wyprzedało? Ta gra się wyprzedała, już jej nie ma i zdobyłem ją pod ladą dzięki uprzejmości naszego przyjaciela Marcina, który przekazał ją na nasze ręce. Dziękuję bardzo Marcinowi. To nie był prezent dla nas? Tylko tak to, po prostu załatwiłeś to wcześniej? To był prezent dla nas, załatwiony właśnie tak, że bardzo tą grę lubisz komputerową i ci to załatwiłem. Marcin powiedział, że już nie ma ten, ale to dla ciebie było załatwione. No. Więc widzę, że nie zrozumiałeś tego, że ci to załatwiłem, no, ale to jest typowe w małżeństwie, że żona nie docenia. Co mąż tam narobił. Żona nie docenia, co mąż narobił. No po prostu, nawet nie wiem, co to jest za figura stylistyczna, której ty teraz użyłeś, bo mi brakuje, nie wiem, czego mi brakuje, te figury stylistyczne. W każdym razie, gra do formatu, bardzo wam polecam ją w wersji komputerowej. Marysia zagrywała się przez długie godziny w tą grę, ja troszeczkę kusa, ale także się dobrze bawiłem. A mnie ta gra strasznie wkurzała, bo tam się cały czas łączyła i nie wychodziło. No. I jest wersja planszowa, która tam była nominowana, Szpilę Zjarów, która chyba go wygrała, już nie pamiętam. Więc będziemy w nią grali w ten długi weekend i wam o tym opowiemy. Co słychać u twoich koniów? Koniów jest tak, że no Frytka siedzi dalej w klinice widna, ale za to Tinka, łaciata, ta gruba, przygotowuje się do zawodów, ponieważ przyszły weekend, ten 7, 8, 9, są bardzo ważne zawody w Warszawie, na które jedziemy. No, po pierwsze będzie to moja pierwsza wyprawa z przyczepą końską, ciągniętą. A już zdałaś to prawo jazdy? Samodzielnie. Mam kurs skończony, egzamin będę zdawać. Zdałaś egzamin? Egzaminu jeszcze nie podchodziłam, natomiast ja mogę ciągnąć jednego konia jedną przyczepą, z jedną przyczepą i tak dalej. Bez egzaminu? Sprawdziłam to sobie, tak, jest okej. Okay. Ja to sprawdzę, sądzę. Tą przyczepą. Ale pytałam mojego instruktora. A co dzieje z parametry samochodu? Ja zapytam. Jeden nasz słuchacz jest słuchaczem BHP i ja go zapytam. To BHP nie ma nic do rzeczy, to są inne ma przepisy. Chodzi o bezpieczeństwo na drogę. Bezpieczeństwo, jestem bardzo bezpieczny kierowcą, jeżdżę bardzo dobrze, więc nie ma problemu. Prosimy o listy, czy ona bez egzaminu może jeździć z przyczepą. Zmierzam do tego, moja droga, wyjeździłam tyle różnych. Swoją drogą na tym. Albo masz prawo jazdy na przyczepę, albo nie masz. Mam prawo jazdy. Na przyczepę? Tak.
Umiem jeździć z przyczepą. Bardzo fajnie mi się jeździ, dobrze mi się jeździ. Generalnie. Państwo widzą kobietę kręcącą na żywo. Nic nie kręcę, no. Możesz powiedzieć, mam ci... A proszę bardzo, myślisz, że ci wszyscy, którzy... Właśnie, teraz w ogóle zrobię dygresję, bo nie wiem, czy wiesz... Nie wiem, czy wiesz, że na przyczepę kempingową nie trzeba mieć prawa jazdy kategorii E, bo ona jest dosyć lekką i tak dalej. I ci wszyscy kempingowcy, którzy jeżdżą, jeżdżą bez prawa jazdy na przyczepę. I na przykład moja cała ekipa kempingowców, kamperowców tak zwanych, która ma nie kamperowców, która jeździ, nie potrafią przyczepę nawet cofnąć. Oni jak tam wjeżdżają, to się muszą zatrzymać, związać ją z haka i obrócić, bo to już wyższa szkoła jazdy. A mój z kolei ten gościu, którego robiłam prawko, opowiadał mi właśnie, jak są zawody takie już precyzyjne. Ja też mówiłam tutaj, precyzyjnej jeździe, przyczepą i tak dalej. Czyli ty tego twojego konia Tinkę będziesz wciskał do przyczepy kempingowej? Był taki plan przez moment, żeby kupić taką przyczepę, gdzie można się i przespać, i konia przewieźć. Ale będzie, że rozwiązania techniczne tego są dosyć bardzo, bo chodzi o podłogę. Koń musi mieć no, mocną podłogę, a kempingi mają słabą podłogę. Jeśli ktoś z Państwa naszych słuchaczy jest policjantem i chciałby Mary złapać i wymandatować, to proszę o kontakt ze mną. Ja powiem, którą trasą będzie jeździła, bo przyłapiem ją. Po pierwsze nie wiesz, gdzie jadę, a po drugie nie wiesz, którym autem jadę. Robimy akcję Złap Mary. No, robimy akcję Złap Mary. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, którą chciałam masz powiedzieć... Masz więcej pomysłów o łamaniu przepisów? Nie łamię przepisów. Masz na egzamin, czy nie masz? 3,5 tony mogę ciągnąć spokojnie, jadąc więc, a przyczepa razem z tym na twoim, to autem, którym pojadę, waży mniej. A ile ten koń waży? To nie ma znaczenia. No, ma dobra, zmierzam do tego, że jedziemy na dosyć ważne zawody. Dzisiaj pokazały się tak zwane schematy. Schematy to jest w dużym skrócie rozpiska tego, w jaki sposób koń ma się poruszać na tym manerzu, na którym się odbywają zawody, czyli co ma pierw przeskoczyć, co ma pierw przejść, co ma gdzie się zatrzymać i tak dalej, i tak dalej. Jest to rozpiska straszna. Wygląda to, no najgorsze jest to, że jeździec musi zapamiętać jak to wygląda, a koń zapamiętuje to znacznie szybciej, jak mu się pokaże ten schemat i robi wszystko, żeby tego schematu nie przejść prawidłowo. Zawsze mamy z tego właśnie taki uwam, że nie pokazuj Tince, bo ona się skapnie i będzie chciała zrobić to przeciwnie, odwrotnie i w ogóle i tylko nie przejść. Więc tak, po drugiej majówce mamy dosyć stresujący weekend, ale też myślę, że fajny, bo będzie fajnie. To była strasznie ciekawa historia. No pytałeś, co u koni. Najbardziej mnie zaciekawiły te wątki z jeżdżeniem przyczepą kempingową z koniem. Więc przechodzimy teraz do wątku o grach planszowych. I chcielibyśmy Państwa powiadomić, że w dniach, o których zapomniałem, ale już zaglądam tam, 11 czerwca, czyli już bardzo niebawem, proszę sobie tam szykować wolne, 11 czerwca jestem w Warszawie jako prelegent w Muzeum chyba Powstania Warszawskiego, tak mi się wydaje. Ono jest ponoć fajnie zrobione. To muzeum, czy... To muzeum jest ponoć interaktywne i bardzo fajnie zrobione. Nie, ponoć tak, to jest jedno z najsłynniejszych muzeów w Polsce i jest bardzo dobudżetowane i bardzo dobrze zrobione. I potwierdzam, że to, co powiedziałeś, jest to prawdziwą informacją. No i tak jak już powiedziałem, 11 czerwca o godzinie 18 będę w Audytorium Jana Nowaka Jeziorańskiego, Muzeum Powstania Warszawskiego. O godzinie 18 będę prelegował razem z Krzysztofem Dytczakiem. Krzysztof Dytczak, pseudonim Pendrak, jest w branży gier tak samo długo jak ja. Ja Pendraka znam od 20 lat, nie wiedziałam, że się tak nazywa. Dokładnie. Więc jak czasami w tym podcaście opowiadam o tym, jak to dawniej było, że były dawniej pionki, że dawniej było na wszystkich 10 tylko hopa i tą branżę chcieliśmy rozruszać, to Pendrak był w tej branży od samego początku. Boże, bo takie było kiedyś. I Pendrak bardziej siedział w tych grach wojennych i on w tych grach wojennych został. I dalej jest ich znawcą, fanem, autorem gier wojennych i w ogóle jest mega, mega specem. Ja zostałem zaproszony przez Muzeum Powstania Warszawskiego jako autor gier, żeby się tam... Nie, tam się przypadkiem nie dawaj żadne rozmowy historyczne, bo nie mam pojęcia o tym. Żeby się wypowiedzieć o tym, jak gry planszowe próbują przedstawić historię i jak się bawią historią. Natomiast ponieważ moja wiedza o grach historycznych jest ograniczona, mimo że jestem ich wielkim fanem, to sobie wykoncypowałem, że jednak zaproszę dodatkowego jeszcze specjalistę, wingmana mojego. Ja zadam z Krzysztofem, będziemy się wymądrzali. Ja będę mówił generalnie o projektowaniu gier, jak projektanci robią różne symulacje, różne się bawią różnymi wariantami i sprawdzają różne rozwiązania. A on będzie mówił, jak to podobnie działa, jak się gracze wkurzają. A on będzie mówił dokładnie jeszcze z przykładami z gier historycznych, z tych, które sam projektował i z tych, które sam grał. Więc tak się dowiadywałem, bo to jest cały cykl spotkań. Co miesiąc jest zaproszony ktoś inny.
opowiadam sobie o historiach alternatywnych. Ja tam nie w kilmuchu, bo wchodzę na przykład w buty Jacka Dukaja, który był wcześniej gościem, który mówił o literaturze. Więc ja tam po Jacku Dukaju wchodzę, więc proszę to wyjaśnić. Natomiast się dowiadywałem, ta atmosfera na tych spotkaniach jest bardzo przyjazna, luźna i generalnie tam wstęp jest wolny, wchodzą kto chce, wchodzą oczywiście pracownicy muzeum, wchodzą jacyś koledzy muzeum. No i bardzo byłoby mi raźnie i miło, gdyby tam byli także słuchacze Dwóch Pionków, żebym tam chociaż kilka samych twarzy na audytorium zobaczył. Więc bardzo was wszystkich zapraszam, jeśli macie 11 czerwca, mieszkacie w okolicy Warszawy i macie wolne, to wpadnijcie 18 do muzeum, żebym tam kilka samych twarzy zobaczył. Nie, mauzoleum, tylko muzeum. Żeby mi się tam milej opowiadało. No i po tej informacji, że was zapraszam, chciałem powiedzieć, że wywołałem niechcący skandal na grupie gry planszowe Gry Wojenne. Że będzie się opowiadał o Grach Wojennych? Tak, ponieważ Krzysztof Dytczak-Pendrak wrzucił tam informację, że tam będziemy i jaki tam się zrobił dym, że ja się tam wypowiadam o grach historycznych. To jest masakra. Czegoś takiego dawno nie widziałem. Faktycznie ja już raz, że jestem mocno wyautowany z branży, dwa już jakby bardzo się uspokoiłem, z wyjątkiem mojego wystąpienia z Narusią Heks w styczniu. I dawno nie widziałem takiej burzy na mój temat. Jak tam ludzie po mnie jechali, to masakra. Jednego kierownika na sobie zrobiłem print screena na pamiątkę, że sobie zostawiłem, co on tam fajnego napisał na mój temat. Natomiast jak sobie potem omyślałem, to ci, kurczę, no strasznie zakochani w grach wojennych, wojennomaniacy, oni troszkę to zapewne odebrali tak, jak ja 20 lat temu odbierałem sytuację, kiedy jakiś random się wypowiadał o grach RPG. Ja sobie dostałem, co on wie o RPG, co on się wypowiada. Na przykład to by było mniej więcej tak, jak ja bym teraz wystąpiła w jakimś, ktoś by mnie zaprosił, że kobiety gracze i co pani sądzi na temat RPG, bo pani może gra w RPG. Nie, to tak mniej więcej ten desen by to było. Więc, tak, ja bym to mogła dużo powiedzieć, powiem ci. Więc moi drodzy, bardzo proszę słuchaczy, żeby się pojawiła na tym moim wystąpieniu, bo istnieje szansa, że tam przyjdą z pochodniami fani gier wojennych i mnie tam wyniosą na taczce stamtąd. Ja chciałam przez moment nawet jechać z tobą, ale to kicham, to walcz sam. Ja potrzebuję waszego wsparcia, więc proszę się uzbroić w podręczniki Robinsona i książki Robinsona i inne rzeczy i trzeba tam będzie mi stanąć, w obronie mnie stanąć. Książki będą wam potrzebne, żeby tłuc, ty chcę powiedzieć, dlaczego tłuc. Jakbyś z tą koniem jakąś szarżę przeprowadziła ze skrzydła, też by mi to pomogło. Ja generalnie 9 czerwca będę jeszcze w Warszawie z Teamką. Jakbym gdzieś przedłużyła te 2 dni pobytu, to mogę tam przyjechać. Tylko nie wiem, jak jest z poruszaniem się po mieście koniem. Przecież jak gdybyś tam wjechała od skrzydła, to byś tak wyjaśniła tych tych wojennomaniaków, że byłaby masakra. Jak kusa, jakbyś na nich spłynęła. Nie, ja ze skrzydłami to nie. Nie wiem, jak te konie były uczone i przygotowywane, pewnie długo dosyć. Natomiast gdybym założyła sobie skrzydła, tak jakie miała Huzaria i ruszyła na tince, to byłby to nasz najszybszy bieg, pewnie, który by się skończył bardzo szybko, gdzieś na płocie, ale... 11 czerwca Warszawa, zapraszam na spotkanie. Po spotkaniu na pewno wyląduję w jakiejś knajpce, na jakichś miłym pogadankach, plotkach, herbatce i graniu, więc generalnie meetup Dwóch Pionków, samego 11 albo 11 z Mery. Wyobraziłam sobie wszystko, jak siedzicie w tej knajpie, to wiesz, tutaj obrywany kawałek kołnierzyka, tu rękawa, tutaj jakiś trochę taka zaschnięta krew na wardze, ale z uśmiechem na twarzy. Wiesz co jest dosyć... Ja nie chciałem drażnić fanów gier wojennych, ale ze względu na to, że mam niezłe zasięgi, jestem w Polsce największym youtuberem planszówką o grach wojennych, to jest jeszcze większym potwarzem. Ja bym mogła w sumie też nagrać taki podcast o grach wojennych, na przykład się wypowiedzieć tam, że lubię mapę. To co słychać u twojego... się poruszają. To co słychać twojego kotu? U mojego kotu? A kot właśnie sobie poszedł, bo stwierdził, że dzisiaj z nami nie nagrywa. Więc to się pierwszy raz zdarzyło tak. Ale to generalnie chyba tak to działa, że jak mamy drzwi otwarte, to koty się tu nie chcą dostać i po prostu nie chcą. I tyle. To była krótka historia. No bo generalnie no, koty, no wiadomo, że koty są fajne, tylko ty tego nie rozumiesz. No. Jak już jesteśmy przy grach wojennych, na których się zupełnie nie znam, chciałem wam opowiedzieć o tym, że graliśmy kolejny raz w grę Prime Minister. Opowiadam o tej grze w ostatnim tygodniu. I podczas naszej drugiej rozgrywki, kiedy tą grę już znacznie lepiej rozumieliśmy, znaliśmy i mogliśmy sobie analizować, jak ona działa. Pozdrawiamy Rączego, który biegnie. Dostrzegliśmy, że ona ma pewne takie problemy, że są przy stole gracze, którzy najwyraźniej nie mają żadnej szansy na zwycięstwo, że po prostu nie ma. I tak graliśmy we trzech chłopa, graliśmy we czterech, we trzech chłopa siedzieliśmy i rozkminialiśmy, jak podpowiedzieć temu czwartemu graczowi, żeby miał jakąkolwiek szansę wygrania. Przecież my siedzieli wszyscy mówili, co by było najlepsze, żebyś to zrobił, żebyś tą grę wygrał, bo chcieliśmy teraz sami sobie udowodnić, czy w ogóle jest to mechanicznie możliwe, żeby on wygrał w tej pozycji, w której on jest przy stole. Nie wykminiliśmy. Wyglądało to, że ta gra jest bardzo rozbalansowana.
Po rozgrywce wszedłem na Board Game Geeka, tak jak to zwykle czynię, posłuchać, co ludzie piszą, jakie są tam wypowiedzi. I znalazłem wypowiedź autora tej gry, który napisał, że on zdaje sobie sprawę, że spośród tych czterech graczy, bo każdy gracz ma inną rolę w tej grze, są to asymetryczne frakcje, spośród tych czterech graczy, dwóch graczy po połowie rozgrywki nie ma szans na zwycięstwo, ale tak tą grę skonstruował i że jest wiele innych gier strategicznych, w których pod koniec gry raczej już tylko tych dwóch najlepszych się bije, a ci nie tylko asetystują i ta gra jest tak zaprojektowana. Co kolejny raz w tym podcastie wam opowiadam, gry wojenne to jest inny stan umysłu. Oni, ci autorzy, to jest fascynujące, ci autorzy są tak skoncentrowani na tym, żeby ta gra była właśnie realistyczna w stosunku do wydarzeń historycznych, żeby tak opowiadała historię, co się wydarzyła, że oni kompletnie mają w dupie balans. I gość centralnie napisał na Board Game Geeku, że tak, on wie, po połowie rozgrywki dwóch graczy już nie ma żadnych szans na zwycięstwo, no ale takie są kolej losu. No więc właśnie to jest to, gdzie moja dusza eurogracza cierpi wtedy, bo wiadomo, że Excelek jest zawsze fajny i fajnie się gra, a tutaj tak powiem, jak mówię, lubię gry wojenne, lubię gry na mapie, nie ogarniam, niestety nie jestem dobrym strategiem, mnie bawią bardzo różne sytuacje i tak dalej. Dobrze mi się gra, natomiast jakby rzadko gram, bo wiem, że psuję rozgrywkę innym graczom, bo jestem takim tumanem na planszy, co to fajnie sobie idzie, się fajnie bawi, bo tam sobie pójdzie w lewo, tam w prawo i nie wie, co jest piechota i nie wie, co jest co innego. Ty wymyślałam właśnie zarąbistą rzecz, teraz mnie tak tknęło, że jakby takie, przestań się huśtać, jakby takie komentarze wszystkie z tego, BGG na przykład, nagrać głosówkę, czyli wszystkie je głośno przeczytać, zrobić tego podcast, myślę, że to by było fajne, no bo komu się chce teraz czytać? Bierzesz sobie, wrzucasz wszystkie komentarze i słuchasz sobie. Więc jest taka historia, że po pierwsze chciałem powiedzieć, że nie wkurzyłem się i wymyśliłem własny wariant rozrywki w tą grę. Jezu, serio? Tak. I ją naprawiłem. Będziemy ją testowali teraz po długim weekendzie. Znaczy jestem już po pierwszym teście i ten test był bardzo obiecujący i teraz będziemy grali na czterech graczy. Więc zrobiłem tę grę po swojemu i zawsze to powtarzam, zachęcam was. Jest jakaś gra, która ma potencjał, bardzo wam się podoba i tam coś wam w tej grze drażni was, to wywalcie tam jedną rzecz, zmieńcie tam jedną rzecz i dalej się tą bawcie. Ja zawsze zachęcam, że gra to jest dopiero potencjał do fajnej zabawy, można sobie w niej gmerać i my wielokrotnie gramy na jakichś naszych własnych home rule'ach, jakichś pokręconych regułach, się dobrze bawimy i tak należy właśnie, podejść. Właśnie, dostaliśmy zapytanie na maila i to z wielu oczywiście, bo tych prototypów teraz dużo różnych przychodzi, o czym mówiliśmy wielokrotnie. Nawet ci chyba wrzuciłam fragment, pomysł na grę dla osób, które jakby brakuje, które cierpią na brak urozmaicenia w związku. Chodziło o brak urozmaicenia w seksualnym związku, małżeństwie i tak dalej, nie tylko małżeństwie. I oczywiście wrzuciłam to do naszego działu handlówki i Paco był w sekundzie dosłownie w drzwiach, powiedział, że on by to sprzedał. Ale nie sprzedamy tego. Ale to pierwsze. Natomiast już ta handlówka to musi potestować, nie? A to właśnie generalnie to była nasza następna myśl, że już nie mogę sobie wyobrazić, jak to będziemy testować. Na poczecie już sobie zaczęliśmy wyobrazić, jak to marketing wyglądał i a musieliśmy skończyć, bo... A propos handlówka i marketing, minimalna tutaj teraz w trend komercyjny. Dzisiaj nagrałem film, który będzie opublikowany w piątek, a wy tego słuchacie pewnie w środę, więc odnajdując się w tej czasoprzestrzeni, informuję. Już tutaj nagrywaliście, z tego co wiem, nie? Informuję, że ruszamy z akcją do dróg dodatku do Shards of Infinity. Shards of Infinity jest mega moja ulubiona gra deckbuildingowa, mówiliśmy o niej w podcastie wielokrotnie. Ona niestety w Polsce nie zrobiła furory, w sensie sprzedała się fajnie, ale się nie wyprzedała, to znaczy, że wciąż mamy tą grę na magazynie. No i matematyka i ekonomia wydawania gier planszowych mówi, że o tym także mówiłem wielokrotnie w Planszówkach TV, że w dodatku się drukuje około 25%, góra 30% ze sprzedaży z podstawki. No i z tego wynika się matematyki, że dodatku raczej nam się nie opłaca drukować, ponieważ jest to nierealna sprzedaż. Natomiast ponieważ jesteśmy lojalni i naszych fanów cenimy i lubimy, to robimy akcję do druku. Czyli jeśli się zbierze tych 300 sakiem ludzi, to jednak to wydrukujemy dla nich. Więc message jest taki, biznesowo, ekonomicznie to nie ma sensu, biznesowo, ekonomicznie tego robić nie będziemy i generalnie jakoś nie za bardzo mamy ochotę nawet się za to zabierać, bo to jest po prostu kupa roboty, żeby sprzedać kilka pudełek gry. Natomiast drogi słuchaczu, jeśli ty jesteś fanem Shards of Infinity, to teraz bierzesz sprawę w swoje ręce i zachęcasz ludzi, pokazujesz tą grę, promujesz i masz czas do 15 lipca. A jak się nie uda nam zebrać tych zamówień, no to po co my umywamy ręce, mówimy sobie, widzieliście, jednak zapotrzebowania nie ma, no nie będziemy pracowali, żeby tylko to leżało w magazynie. Więc wszystkich fanów Shards of Infinity zachęcam, to jest dla was teraz 6 tygodni pomocy nam przy promocji tej gry i dodatków, albo nie będziemy musieli zamknąć, bo to się po prostu nie kalkuluje. Co chodzi o twoich psiaków?
Wiedziałam, że to teraz powiesz. Otóż psiaki dzisiaj dostały zarąbistą nową karmę. Kupiłam ją, coś takiego bardzo fajnego. Nie pamiętam z jakiej firmy, ale wiem, że jest ok, jest fajna, ale generalnie nie o tym chciałam mówić, bo ty zawsze pytasz co u psiaków, co u kociaków i tak dalej, i tak dalej. A coś jak mówiłeś, to mi przyszło do głowy i kurczę, i mi przeleciało dalej. Powiedz coś, ja sobie przypomnę, bo tak się wkręciłeś z tym Androgo Szarcak, że... Więc chodzi o to, że także wielokrotnie fani na różnych forach... A, wiem, przepraszam. Przerwę. Bo to będzie dygresja. Dygresja, troszkę taka, no nie wiem, może dla was fajna, bo wprowadzając jakby troszkę nasze życie biurowe, nasze życie w firmie, które, jak mówię, moje pięterko jest takim pięterkiem żywiołowym, a drugie pięterko troszkę mniej, ale dzisiaj drugie pięterko było zaangażowane w nagrywanie pewnego gameplaya. Ignacy był zaangażowany w nagrywanie innego gameplaya, a ja pojechałam gdzieś tam jakieś urzędy coś załatwiać, no i zadzwoniłam sobie do chłopaków moich z pięterka i mówię, że słuchajcie, jestem blisko kebabów. I powiem ci, to sparaliżowało naprawdę przez jakiś czas. Nie macie pojęcia, jak się zbliża 13, a co się robi z żołądkami facetów. Hasło kebab spowoduje, że oni po prostu nie funkcjonują w ogóle. I to była taka dygresyjka pokazująca, jak fajnie u nas się dzieje, bo ja lubię takie akcje. Lubię właśnie to, że nagle wszyscy siedzimy, jemy te kebaby, jesteśmy uśmiechnięci, że ale fajnie sobie siedzimy. Nasz zespół dzisiaj nagrywał gameplay gry Listy Zaświatów, ponieważ tak, wjechał nam do dróg na magazyn i chcemy tą grę wam ponownie pokazać. Ja o tej grze mówiłem oczywiście także w tym podcastie wielokrotnie, ponieważ jestem dumnym i znajdźcą na Genconie 2 lata temu. Przypominam historię, bo to pewnie pamiętacie, że byłem na Genconie, widziałem jak to jest grane i powiedziałem bieremy, to to jest świetne i podpisaliśmy umowę i to był strzał w dziesiątkę, gra się pięknie przyjęła. Tutaj przy okazji pozdrawiamy naszego słuchacza Łukasza, który odbył najlepszą z rozgrywek na świecie, gdzie nie potrafił obroży skumać od pieska. Łukasz nas słucha, więc myślę, że usłyszy. Mnie to do tej pory trzyma i tak mi strasznie bawi. I cały czas widzę przed oczyma wszystkie hasła, które tam były. Jego niemoc odgadnięcia tego. Natomiast nasz zespół przy okazji tego gameplaya faktycznie mnie zaszokował, jak tam dzisiaj wpadłem przypadkowo, bo zrobili tak pełnego cosplaya. Tak to fajnie zrobili. Dym, bo było szukanie był dymu. Dym, dobrze. Były świece. Nie wiem, czemu wzięli świece zapachowe, jak tego w kamerach nie widać. Teraz nie ma innych. Ale generalnie na całym piętrze... Cieszę, że tutaj świece był pomysł, żeby zadymić papierosami. To... Na całym piętrze pachniało tym dymem z tych świec. Była maszyna do robienia dymu. Był ogień, więc naprawdę przygotował się tak to super rzadko. Był pomazany chyba szminką. Na twarzy miał takie jakby pazury zrobione. Znaczy maźnięcie pazurami z krwią i bardzo się śmialiśmy, bo gdyby nam powiedzieli wcześniej, to byśmy pewnie podłożyli szminkę. No, kobiety pewnie wiedzą, są takie szminki utleniające się, które się nie schodzą. One się po prostu z reakcją ze skórą utleniają i zostają na 2 dni. Więc nie wiem, czy ten gameplay jest fajny, bo go nie widziałem. Nie wiem, czy jest ciekawy, bo go nie widziałem. Natomiast absolutne wypada, żebyście chociaż włączyli kilka minutek poprzez szacunek. Ale zdjęcia będą super. Szacunek, jak się zespół przygotował. Brawo, brawo, ekipa. Bardzo fajnie to wszystko zrobili. No dobrze, to przypomniałeś sobie, co chciałeś powiedzieć? A chciałeś o kebabach powiedzieć. To była bardzo ciekawa informacja. Znaczy nie ciekawe, to jest taki insight naszej firmy, naszego życia w firmie, że wszyscy tam siedzimy, stukamy przy komputerach, a później nagle jedno hasło i wszystko się zmienia. Wiecie, jak są. Kiedyś były takie, to mi się zawsze kojarzyło z taką reklamą, nie wiem czy pamiętasz, była taka reklama chipsów Lay's, że właśnie wszyscy siedzą z nudzenia, a później była taka szybka migawka, że wszyscy tańczą. I to dokładnie czasami tak przypomina, że siedzimy, stukamy, a później nagle kebab, wszyscy biegają, jedzą, później znowu siedzimy, stukamy. I wiele razy na forach cały czas debatujecie. To jest po prostu jeden z najczęściej debatowanych tematów wśród graczy, czyli koszty wysyłki z Chin. I pojawią się Kickstartery nowe, pojawią się GameFoundry, pojawiają się Kickstartery Simona i tam wszyscy, wow, jaka wysyłka, wow, 25 euro, wow, 15 euro, wow. I tam awantury cały czas jest miliony temat, ile to kosztuje. Ceny rosną, ceny spadają. I jak wiecie, ja zawsze tutaj różne takie insiderskie informacje wrzucam, żebyście mieli troszkę więcej wiedzy niż przeciętny użytkownik internetu. Więc z takiej insiderskiej informacji, a dokładnie dzisiaj, jak to nagrywamy, odwołałem wysyłkę całego nakładu EA Space Puzzle, to jest nasza gra, która miała mieć premierę w Stanach. Natomiast koszty wysyłki poszły tak wysoko w górę, że stwierdzimy, że ta gra zatrzymuje się w Chinach i generalnie jej nie wysyłamy. Mówisz o tym lotniczym moim? Nie, mówię o tym, co miałeś do dystrybucji. I będziemy mieli tylko gromadę egzemplarzy na Genconie, takich do pokazania, że jest premiera. Natomiast gry w Stanach nie będzie. Więc mówię to ponownie, żeby takie rzeczy pokazać wam, że jak tam wydawcy coś mówią, że coś kosztuje dużo albo mało, albo są takie wysyłki, albo nie ma wysyłek, ci wydawcy nie ściemniają, nie kręcą, te rzeczy w sposób się dzieją. A dzisiaj właśnie ja musiałem podpisać informację, że nie wysłamy gry, a gra zostaje w Chinach i czekam, aż się sytuacja unormuje, bo cena była tak absurdalna, że my byśmy na tej grze zarobili 0 złotówek.
bo cały zabiera koszt wysyłki. Więc tak, jak tam się tam na forach czytacie, to znowu zrobił się totalny hardcore w Chinach. Totalne zaczepowanie, kolejka do kontenerów i te paskudne, obrzydliwe firmy, widząc po prostu, że jest więcej chętnych niż kontenerów wolnych, podbijają ceny i nagle się okazuje, że zjadano to cały zysk i wstrzymać pomiędzy. Nie wiem, kiedy będzie premiera Aerospace Puzzle w Stanach. Nie będzie, jak było planowane, w sierpniu, może będzie we wrześniu, może będzie w październiku, może będzie w przyszłym roku. Diabli wiedzą. Insiderska informacja zakulisowa w podcastie dla Pionki. Co słychać twojego ślimaka? Ślimak sobie mieszka u Magdy, ponieważ jak mówiłam ostatnio, powędrował do Magdy. Tam mieszka z drugim ślimakiem. Mam nadzieję, że się, no mimo tego, że są obojniacze, to nie rozmnażają. Ale chciałam zrobić inną dygresję a propos właśnie transportu, bo pojawiło mi się kiedyś takie fajne hasło gdzieś, że jeżeli jesteś kierowcą, jeździsz autostradami i bardzo wkurzają cię ciężarówki, które jeżdżą tymi autostradami, to przestań kupować rzeczy. Bo to jest właśnie transport no, lądowy, którym te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam kupujemy, tak, które paczki, ci kurierzy i tak dalej, to właśnie dokładnie tym się przemieszcza, więc żeby. No nie da się tego uniknąć, wiadomo, to jest takie gadanie tylko po to, żeby coś tam sobie ponarzekać, natomiast no ceny transportu wszędzie, to nie tylko koszty wysyłki, to nie tylko z Chin, tak? To nie tylko kontenery, to generalnie ceny paliwa i wszystkiego, to co idzie w górę, obsługi, logistyki, magazynowania przede wszystkim, tak? Bo to magazynowanie... No jest masakra, ale jak ja muszę odwołać premierę gry, po prostu ona musi usunąć w Chinach, to jest poziom... No tak, ale to za chwilę coś też pojawi się jakby z innymi produktami. Czasami to jest generalnie tak, że teraz zobaczcie, co się wydarzyło, że i to chyba też ku temu troszkę zmierza, aczkolwiek no nie jestem tutaj ekonomistą, nie znam się na tym, ale jest tak, że coraz lepiej się mają te wszystkie sklepy typu właśnie temu, jak się nazywa to drugie, takie czerwone czy różowe. Ja nie, bo ja właśnie z niej nie korzystam. No takie jest, takie coś, nie pamiętam teraz, już mam z głowy oczywiście. One się mają dobrze, mimo tego, że to jest też no, chińskie produkty wszystko i Chiny sobie super sprzedają. Też mają jakieś magazyny w Europie, to nie jest tak, że to wszystko z Chin idzie, to wiadomo, gdzieś tam wcześniej wysyłają. I za chwilę będzie tak, że niestety będziemy mogli kupić tylko wszystko, co jest chińskie, aczkolwiek dalej no, cały czas kupujemy wszystko, co jest chińskie, więc no nie wiem, może po prostu sytuacja się w jakiś sposób deklaruje. Natomiast jest drogo, no, jak sami widzicie, jak tankujecie auto. 8 zł litr. Tą dygrysą obwinęłaś już wszystkie możliwości historii. Nie no, zmierzała ona do tego, że cały czas kupujemy w Chinach, cały czas mamy z Chinami problem, nie potrafimy się odciąć od tego rynku chińskiego i produkcji w Chinach, mimo tego, że byśmy chcieli. I powoli, powoli Chiny dążą do tego, że przestanie to być może opłacalna produkcja u nich, bo koszty transportu są ogromne, ale natomiast nigdy się nie wydarzy tak, że produkcja tutaj w Europie będzie tańsza, więc niestety ciężkie czasy nadchodzą dla kolekcjonerów, prawda? Chcielibyśmy Was zaprosić na wielką przygodę, która będzie miała miejsce 2 maja w niedzielę. Maja? 2 czerwca w niedzielę na specjalne wydanie Life'a Kanału Fantastycznego. Będzie to wydanie bardzo wyjątkowe, ponieważ po raz pierwszy w historii Kanału Fantastycznego po pierwsze zmieniamy godzinę i to będzie o godzinie 20:30. Natomiast co ważniejsze, będzie to pierwszy live Kanału Fantastycznego, który nie będzie realizowany przez Marka, jak zazwyczaj, tylko przez Mary. Proszę? Która nigdy tego nie robiła jeszcze. I ma kilka dni tylko, żeby się nauczyć, jak to zrobić, więc wypatrujcie, co się będzie działo, będzie ogień. Na restreamie to robimy? Będzie to trzeba ogarnąć tak, że będziemy się łączyli na Zoomie z Tomkiem i z Jankiem i ze mną i trzeba będzie te 3 okienka wrzucić w jeden komputer jakoś i wystreamować na Kanał Fantastyczny. To będzie prawdziwy ogień i to się wszystko wydarzy albo i nie w niedzielę o godzinie 20:30, 2 czerwca zapraszamy Was. O, jak ja się tam pobawię montażem, będę Wam wrzucać różne fajne rzeczy. Więc to było zaproszenie na live Kanału Fantastycznego. Przypominam, że dawniej dwa pionki robiły live'ika w pierwszą niedzielę miesiąca, natomiast Kanał Fantastyczny tam się wbił niestety w to, więc my będziemy robili naszego live'ika dla patronów tajnego. Przestań zdrabniać. W drugą niedzielę miesiąca, gdzie będzie pracowanie. Nie będziemy, bo jest na zawodach w Warszawie. No, okay. No to coś wykombinujemy. Generalnie właśnie a propos zdrabniania zrobię kolejną dygresję, bo mnie to doszło do prowadzenia, jak wszyscy wszystko zdrabniają i idę do sklepu i pani się pyta, czy rachunek, czy wydrukować. Ja mam ochotę za każdym razem odpowiedzieć, czy wy mi... No, nie powiem Czemu co. Jesteś taka stresowana? Ja nie jestem zestresowana, tylko jest jakaś ogólna mania na zdrabnianie. Czy życzę sobie pani rachuneczku do tego zamówionka? Życzonka. Czemu jesteś taka negatywna? Nie lubię zdrobnienia. Ja w minionym tygodniu zagrałem z kolei w sesji RPG Cold City. Zaprosiłeś Olgę na to. Nie, zaprosiłem ją na trzecią sesję. No, wiem o tym, wiem, mówiłam dzisiaj, że nie chcę grać, nie wie co ma zrobić. Więc jak wiecie, w minionym roku prowadziłem sesję, kampanię Cold City dla całej mojej ekipy stałej. Natomiast w nowym roku
Zmontowałem zupełnie nową, bardzo przypadkową zbieraninę moich ziomów. Ziomów. I jedną ziomkę. Boomer. Przypominam, że tutaj taka sytuacja jest taka, że tutaj nasi znajomi dzieckiem się wyprowadziło i zaczęli się nudzić. Tutaj kierownik przemysłu Siemens Śląski stał się byłym mistrzem gry, a może by chciał zostać graczem. Sprowadziliśmy naszego przyjaciela Marcina, który w ogóle w RPG nie gra, jest hardkorowym eurograczem. To ja jako eurogracz mam zakaz wzięcia w tym udziału, a Marcina tak. Bo ty wiecznie cosplay robisz, a to ja RPG nie polega na cosplayów. Jak to nie? I? Jak to nie? Minęły nam 2 godziny, 3 godziny, jak z bicia strzelił. I granie prosem RPG. Właśnie będzie tak, że ja mogę grać w domu. Tutaj widziałam drugi raz chyba miałam okazję sobie posłuchać, jak gdzieś tam siedzicie i rozmawiacie na temat właśnie sesji. Znaczy nie na temat sesji, tylko jesteście w tej sesji, tak? Czyli prowadzicie jakieś tam rozmowy i tak dalej. Nie masz pojęcia, jak ja bardzo nie chciałabym w to grać. Za każdym razem, ja tego nie mówię teraz złośliwie, tylko właśnie jak się, widzę, jak wy debatujecie, że ty, a może to, a może to, a może to. Aż mi się po prostu coś robi w środku takiego, że ja uważam na potrzeby kanału fantastycznego ruszenia z moim cyklem o prowadzeniu RPG. To tam się to do tym więcej wypowiem. Ale po co, to już było? Taka książka kiedyś powstała, napisałaś. Nawet kilka. No dobrze, przechodzimy do działu, bo zbliża się koniec tego podcastu. Przechodzimy do działu, w co graliście. My. Co graliśmy. My. Dobra. Jest taka gra, co Portal ją wydał, Ewakuacja. Ja jej nie umiem w nią grać. Moi drodzy, zagraliśmy wreszcie na poprawnych regułach w grę Ewakuacja. A zagraliśmy w nią dwukrotnie, ponieważ bardzo mi się wkrętka zrobiła w tą grę, tak jak mówiłem na podcastie na Planszówkach TV. W grę Ewakuacja na razie gramy cały czas na regułach podstawowych. Wyjaśniam, że ta gra i standardowe... Jestem takim tłumanem, że podstawowych nie ogarniam? Tak. Regularny, no standardowy poziom tej gry polega na tym, że gracze mają swoją talię kart akcji i zagrywają akcje specjalne ze swoich kart. Natomiast my na razie nagramy na takim bardzo podstawowym, uproszczonym, że nie mamy... Przestań już mówić, że bardzo uproszczonym. No. Że nie mamy talii kart, tylko po prostu robimy takie zwykłe, bazowe akcje. No i tak jak mówiłem w Planszówkach TV, totalnie mi ta gra siada. To jest tak, sami wiecie, jako właśnie fani gier, że czasem po prostu jakaś gra wam zaklika, co wszystko wam się pasuje, wszystko wam idealnie działa i to jest ta gra wasza ulubiona. No i mi tak właśnie zaklikało w Ewakuacji. Tak jak mówiłem wcześniej, że nie byłem jakimś wielkim fanem gier Władimira Suchego, z wyjątkiem Genialnych Podwodnych Miast, że generalnie mam przesyt gier euro i nie gram w grę euro, jestem teraz w dziale RPG i gry historyczne i nie gram w Szczury z Vistar i nie gram w żaden inny wynalazki, które Portal nie wydał i Inventions nawet nie siadałem. Natomiast ta gra tak mnie klimatem skusiła, że się przekonałem, zagrałem i jestem mega wkręcony. Natomiast faktycznie Mary jest zagubiona. Nie, słuchajcie, nie, czekaj, bo ty zaraz pojedziesz i nie zrobisz. To nie jest tak, że jestem zagubiona, bo mechanikę tej gry, znaczy pierwsza rozgrywka w ogóle poszła w piach, bo jakby nie znałam reguł, nie wiedziałam, jaka jest końcowa punktacja, co było kluczowe, ale podczas tej gry jest tam taki cholerny problem, że na środku leżą karty i te karty można zdobyć. One dają nagrodę na koniec danej tury. W zależności od tego, ile punktów wygraliśmy, wygrywa się je kartami, które są poniżej punktowane, mam tam wartości 4, 2, 3, 1 i się tym bawimy, tak? Jak damy sobie 4 i 3, zagramy dwie karty, mamy 7, to zdobędziemy tą kartę, która właśnie jest o wartości jakby 7 i możemy sobie jakieś tam fajne bonusy na koniec zdobyć. Mi te karty robią sieczkę z mózgu, dlatego że one są dla mnie, ja w ogóle uwielbiam wszelakie, no niestety, loterie, zdrabki, wszystko, cokolwiek. Nie jestem hazardzistą, czy jestem hazardzistą, ale nie gram, natomiast uwielbiam wszystko takie, co można sobie zdobyć i to jest taki fajny bonusik. Te karty mnie paraliżują, dlatego że ja złapałam się na tym, że robię tyle ruchów, nawet jak to nie ma sensu matematycznego, żeby zdobyć tą kartę, bo ona mnie bawi. Ona jest dla mnie zarąbistym elementem w tej grze, taką truskawką, mnie ktoś nazywa na torcie, wisienką, coś tam. Ja ten kartę chcę zdobyć dla fanu, dla przyjemności rozgrywki. I to niestety powoduje, że ta moja tura jakby troszkę nie ma sensu, bo ona się matematycznie nie spina. Natomiast daje mi fan ze zdobycia tej karty. I chyba muszę się przestać, w ogóle będziemy grać zakrytymi tymi kartami. Faktycznie jest tak, że ta gra... Ja piszę kiedyś o ten felieton. Polecam mojego bloga. I w tym felietonie właśnie zachęcałem graczy, że grają po raz pierwszy w grę, żeby nie czytali w ogóle reguł punktowania, tylko sobie bawili się tą grą, eksplorowali, robili fajne rzeczy. I ja zgodnie z tą faktycznie z Freytonem gram, więc w naszej pierwszej i w drugiej rozgrywce Ewakuacji, bo ta pierwsza zakończyła się w grze, nie ogarnęliśmy reguł, a tej pierwszej już prawdziwej,
W ogóle nie przeczytałem rozdziału, jak się punktuje, tylko mówię, gramy sobie, bawimy się, zobaczymy, kto tam wygrał. No i faktycznie w grze ewakuacja jest zajebisty motyw, bardzo klimatyczny, że za każdego niewyewakuowanego człowieka z planety Ziemia, którego tam zostawiliśmy na tej umierającej planecie, dostajemy pierdyliard minusowych punktów. A czemu nie można ich zabić po prostu? Do czego ewakuować? Bo ta gra jest ewakuacja. On jest ewakuacją, nie mordowaniu. I faktycznie Mary się zakończyła z zapiskiem wynikiem tam minus 20 parę punktów. Nie, ale generalnie nie. Moich ludzi nie przeżyło 5, dało mi, czy 5 kafelków, dało mi 10 ludzi, zostało na planecie Ziemia walczyć dalej i się przemieszczać. U ciebie zostało ich 8. Albo u mnie 8, u ciebie 6, jakoś tak. Więc faktycznie te wyniki są, przynajmniej dla początkowych graczy, bardzo niskie, bo te kary wjeżdżają bardzo brutalnie, ale jest to zajebiste, że chcesz tych ludzi wyprowadzić, ale nie ma tyle akcji, nie ma na to czasu, to trzeba fabryki otwierać, a nie ludzi wyprowadzać. Zajebisty klimat. Na razie wygląda na to, że skończy się to tym, bo mega się mi ta gra spodobała, że ja w nią będę grał solo, bo Mary nie będzie nadążała, ile razy w tą grę chcę grać. Tutaj w poniedziałek prawie już ją rozłożyłem sobie sam solo, tylko coś tam Mary mówi, że wraca, nie wraca i w końcu tego nie zrobiłem. Nie wróciłam. Ale i przeczytałem sobie, że reguły rozgrywki solo, jestem do tego przygotowany merytorycznie, więc ewakuacja. Wszystkim fanom euro klimatycznego mega zajebiście polecam, mega mi to posiadło. Znaczy generalnie mi się gra po tej drugiej rozgrywce, mimo tego, że nie wygrałam i coś tam nie poogarniałam. Szybko nie wygrasz, bo tam gra jestem świetny. Podoba mi się, natomiast mówię, no jakby jestem świadomym graczem i gram od lat i tak dalej, wiem jakie błędy popełniam, mimo popełniania tych błędów. Ja miałam podobnie z Podwodnymi Miastami, że tam mnie bawiło troszkę budowanie pewnych rzeczy, a niekoniecznie wygrywanie i też robiłam dokładnie to samo, że bardziej się bawiłam rozgrywką. Ja wiem, że to nie do końca tak powinno przebiegać, ale natomiast tak, w tą grę myślę, że spokojnie będziemy grać razem też, natomiast jak tutaj się, że użyję słowa, wymasteruje, że to będzie oczywiście problem, natomiast chciałabym, żebyśmy chyba zagrali na zaawansowanych regułach, bo może mnie to wtedy odciągnie od tych kart na środku, co mi cały czas każą grać nie tak, jak powinnam grać. Ale generalnie tak, spodziewajcie się na następnych informacji, bo skoro Ignacy mówi, że może grać w kółko, to ja jestem takim graczem, który jak ktoś mówi, że może grać w kółko, to dla mnie 50 rozgrywek to nie jest żaden problem, mogę grać w kółko. No w Underwater Cities mamy 10 rozgrywek wgranych. Ale ja grałam jeszcze nie tylko z tobą. Okej. Okay. W firmie. Więc 10 rozgrywek to nie w kit dmuchał, no więc teraz musimy pobić rekord i zrobić 10 rozgrywek w ewakuacji. Ja jestem bardzo na tak. No to bierzemy na wieś i gramy na wsi. Dobrze, no to było to, co graliśmy. Teraz przechodzimy do działu Wasze listy. Wasze listy, czyli Wasze komentarze do naszego podcastu na kanale YouTube. Tak? Bo właśnie sobie uświadomiłam, że po tych wszystkich zmianach u nas związanych z mailami, przechodziliśmy na inny serwer, to ja chyba nie odpaliłam tego maila, co jest to przypisane do... Że ludzie do nas piszą, a ty niego nie wiesz o tym? Mam nadzieję, że teraz jutro to sprawdzę, ale sobie świadomi. Wiecie co, bo generalnie to jest wszystko fajnie, super, super, ale ponieważ ja przez lata i to mam jakiś customer service, i to mam jakieś różne rzeczy u nas w portalu związane z różnymi rzeczami, to ja mam 12 skrzynek mailowych, plus 4 skrzynki mailowe takie, które właśnie gdzieś tam są technicznymi skrzynkami, więc to jest 16 skrzynek mailowych. I teraz, no, 16. Dzisiaj jeszcze jedną odkrywam. Dżungloholik niepoważny, mega to, on tam pisze o siatkówce, pisze o takich różnych rzeczach i tak dalej, napisał także o AI i o tym, jak AI fejkują roślinki, natomiast mega mi się podoba potem takie jego zdanie, tam pisze o tych roślinach, pisze i nagle pisze, co się u mnie dzieje? Obejrzałem Belfast, mam mieszane uczucie i nagle zaczął opowiadać, co tam u niego słychać, bardzo sympatycznie. No i tutaj on napisał tak, że planuje zagrać w Tumene Bones, ja także jestem umówiony na poniedziałek i Horror w Arkham jest umówiony na ten weekend z moją córą, więc tutaj dość podobnie. Pisze, że czytam aktualnie książkę współtwórcy Pixara, Creativity Inc. Ja tą książkę mam na półce do przeczytania, tak jak powstały 1000 innych książek, które mam do przeczytania, więc proszę o dżunglego holika niepoważnego, czy rekomendacja, że mam to szybciej niż później? Nie, pierwsza ekspansja. Pisze też, gram też w Ardu R2. R2D2? R2D2. Nie wiem, co to za gra jest R2D2D2, więc prosimy o dokładniejszy kontekst. I z komiksów. Ostatnio wciągam komiksy z uniwersum CP77. Słowo honoru jest ekstra. Ja z tymi komiksami mam problem, ponieważ jeden mi się mega podobał, a pozostałe mi się mniej podobały i generalnie ostatecznie przestałem je czytać na którymś momencie. Są bardzo nierówne, bardzo różne mają tych scenarzystów faktycznie. Łukasz pisze z kolei, że on kiedyś próbował bez czytania instrukcji zagrać z Mindbaga z kimś, podejrzewam, że z Moniką, to się źle skończyło i od tej pory już zawsze czyta instrukcje. No tak, to są ludzie, którzy mają... Ja zawsze gram bez tłumaczenia instrukcji, bo inaczej mi nigdy nie chce tłumaczyć, a ja nawet jak on stara się, to nie słucham.
No i były także komentarze do mojego wyjścia na pre-release. Tutaj i Karol, i Paweł piszą, że wybieram się na kolejny. Ja potwierdzam, że tylko będzie kolejny pre-release, to także się na niego wybieram. Chociaż, co to znaczy, co ty mówisz teraz? Chociaż no, nowego dodatku do Star Warsów. Kolejny turniej jak będzie. Turniej, dobrze, umknęło mi słowo. Okay. Natomiast ja już sobie zakupiłem... Bardzo mi się podobało ten, przepraszam, komentarz do turnieju, że pachnie samcami, pachnie mężczyznami. Ja już sobie zakupiłem nowy dodatek, więc jakby czekamy na premierę w lipcu. Jaki dodatek? Nowy. Do czego? Do Star Wars Unlimited. To gdzie on jest? 12 lipca powiedziałem, premiera. Tę grę też bierzemy na wieś, ja tam sobie muszę poskładać tą talię i ćpiemy. To będzie już ma padać, więc... Dobrze. No więc jeszcze wybierzemy się teraz do archiwum naszego podcastu i będziemy się pod kłótami żegnali. Gdzie byś nas chciała wycofnąć? Nie wiem, dlatego gdziekolwiek ja cofam, tutaj tak skaczesz po tym zeszycie, gdziekolwiek. Nie wiem, jest to jakby... No to w takim razie, skoro tak wybrałaś, to dobrze. Dzisiaj mamy 28 maja, a ja mam... Oj, tutaj była jakaś dziura się zrobiła. Może tutaj? 6 maja. A wiesz co, dobrze, to tam przewijaj, a ja się odezwę tutaj w temacie 23. AI i... 27. Czekaj chwilkę. AI i właśnie roślinek i tak dalej, bo faktycznie pozwoliło mi to troszkę po tej wypowiedzi tutaj zwrócić uwagę na... Ja sobie obserwuję różne sroki związane z ogrodem. Znaczy nie jestem jakimś ogrodnikiem, ale lubię roślinki, lubię kwiatki, lubię wszystko, co żyje generalnie. I zaczęłam faktycznie zwracać uwagę, że te zdjęcia teraz, no widać ogrody, które są wygenerowane, wiadomo. Ale jestem też na kilku stronach związanych z domami różnymi, bo lubię i stare domy, i jakieś właśnie różne takie fajne rozwiązania. I to, co się dzieje na stronach związanych z domami, albo z projektowaniem tak zwanych tiny houses i tak dalej, czyli jakieś, wiecie, fajne rozwiązania, dom 20 metrów, zróbmy fajne, to wszystko jest AI. To naprawdę nie ma ręki żywego człowieka, wszystko to jest wygenerowane na zasadzie, słuchaj, mam 20 metrów, wciśnij tam lodówkę, łóżko, ma być fajnie, klimatycznie, słodko, ludziom się podoba. I dokładnie tak AI to tworzy. Te wszystkie zdjęcia są takie same, niestety bardzo fajnie, fajnie to wygląda. No i to powoduje jakby, że no, to są w ogóle rozwiązania niemożliwe do zrealizowania w realu tak zwanym. Pan narzekałaś? Narzekałem na stronie. 25 maja 2014 roku nagrywaliśmy ten podcast, czyli jedyne 10 lat temu. I coś tam napisane. Po pierwsze... Nagle zmyliłaś. Czytasz, czy Spiel des Jahres, masa polskich wydań. Czyli, że musiało być ogłoszenie na Spiel des Jahres i że ja wtedy powiedziałem, że wiele z tych gier miało już polskie edycje, więc brawo. Jest informacja, że odbywało się ACD Days i to akurat jest zajebiste, bo faktycznie w tym tygodniu odbywało się ACD Days tak, też. Tak, teraz tak. Więc coś się faktycznie działo. Mam jeszcze termos z tamtego czasu. Wyjaśniam wam, co to jest. ACD Days to jest taki konwent branżowy realizowany przez jednego z największych dystrybutorów w Ameryce. Który się nazywa ACD. Który nazywa się ACD, który zaprasza wydawców oraz właścicieli sklepów. I tam wydawcy mają swoje takie mini stoiska i właściciele sklepów wchodzą, oglądają ofertę, sprawdzają sobie sell sheety, sprawdzają sobie, co chcą zakupić, sprawdzają sobie, co nowego wyjdzie. I myśmy w 2014 tam najwyraźniej byli, chociaż tego nie pamiętam. Natomiast w tym roku tam nie byliśmy. W tym roku tam nie byliśmy i troszkę to jest szkoda, tam się nie dogadaliśmy w ostatniej chwili i to był błąd niestety. Serio? Tak. Newsy mam, że Rebel wydał grę Lunar Quest. To była taka fajna gra, co się pisakiem rysowało. A, pamiętam. No. Wyszła gra Summoner Wars, Elfy Dżungli i Płaszcze, coś tam, coś tam. Ta gra niestety troszkę powalczyła w Polsce, ale potem niestety zniknęła. Do Neuroshima ukazało się Neuroshima Hex Mississippi. Ukazała się gra Jesień Narodów. Mhm. To jest ta z GMT, ta gra, mam wrażenie. Ona się niestety nie przyjęła też. Tutaj mam ale to ciężko mówić o grach GMT, o przyjęciu czy nieprzyjęciu. No mają swoich fanów i jakby nie znamy dokładnie. Oczywiście. Ukazała się tutaj gra Wyścig do Renu, co się pięknie spina, ponieważ jutro... Duży marketing był dookoła. Ponieważ jutro moja ekipa Wojenne Środy gra w grę Wyścig do Moskwy, która jest reimplementacją tej gry. Czyli po 10 latach chłopaki siadają do nowej edycji tej gry. W sensie ty grasz. I tak i nie. Generalnie Wyścig do Renu mi się tak bardzo nie podobał, że na propozycję grania w Wyścig do Moskwy powiedziałem, to ja sobie z wami posiedzę. Będę oglądał gameplaya, bo ten Wyścig do Renu mi się mega nie podobał. Ukazało się także w roku 2014 w maju gra Szachy Ojca Mateusza. Co? No tak mam dodatkę. No. Właśnie, to będzie mała dygresja, ponieważ ja Ojca Mateusza w życiu nie widziałam. Ale ja też. Polskich seriali, szczerze mówiąc, no tylko kilka kryminalnych widziałam przez ostatnie jakieś tam 20 lat.
Natomiast Ojciec Mateusz jest podobno zarąbistym serialem. Tak jak się bardzo, bardzo długo się broniłam przed oglądaniem Rancha i też, no jak kurde, nie, polski serial, to po prostu jak wsiąkłam, to przepadłam, to może Ojciec Mateusz też jest dobrym pomysłem. Może kiedyś. W 2014 roku, kiedy było mniej chaosu w tym podcaście, a więcej działów, mieliśmy także top 5 najlepszych ulubionych gier, które zdobyły Spiel des Jahres. O matko. Na piątym miejscu Celtis. To u ciebie na pewno. No, oczywiście. Na czwartym miejscu El Grande. No. Na trzecim miejscu Tikal. Fuj. Na miejscu drugim Osadnicy z Katanu. To jest twoja topka? Tak. Twoje nie notowałem niestety. I na pewno się nie zgadza z tym. Na miejscu pierwszym Rumikub. No, Rumikub okej, okay, ale... Rumikub jest w ogóle zarąbistą. Mieliśmy także na tym 10 lat temu taki dział Szkoła Dwóch Pionków, kiedy uczyliśmy, edukowaliśmy, bo był początek branży. I w tym odcinku wyjaśniamy, czym jest nagroda Spiel des Jahres, na czym ona polega i tak dalej. I dzisiaj takie felietony i nauki realizuję w ramach kanału Fantastycznego. Nagrałem w minionym czwartek film na temat nagrody Golden Geek. Bardzo wam polecam na kanale Fantastycznym, jeśli go jeszcze nie widzieliście. No i także 10 lat temu recenzowaliśmy grę, którą mamy do dzisiaj w swojej kolekcji i do dzisiaj raz na czas z nią gramy. Nie za często, ale grywamy. Gra wydawnictwa Egmont, która nazywa się Kung Fu Panda. To jest dobra gra. To jest gra, którą ja w życiu nie wygrałam. Pokazałeś mi ją w wakacji naszej córce, tak, pamiętasz? Tak, no, ale ten problem, co ja go właśnie... Znaczy ona ze mną problem, a ja z nią problem, ale bardzo lubię. Czyli jesteś na tak, tak? Jestem na tak. No dobrze. Swoją drogą byłam teraz w jakimś sklepie, który się nazywa Half Price. Czekaj, będzie to dygresja chyba był do pandy. Dobry odcinek to był chyba. Będzie dygresja do pandy. I doszłam na dział torebek. I w dziale torebek była torebka, która wyglądała jak miś panda. Była dokładnie pluszowym misiem panda. Miała bebeszki, czyli rozcinało się jej brzuszek, tam się wkładało jakieś rzeczy. Miała szelki i kosztowała 1500 zł. Ktoś mi wytłumaczył, o co chodzi? Moi drodzy, minęło 35 minut, tak jak wam obiecaliśmy, więc przechodzimy do zakończenia. Natomiast... I naprawdę nie polecieliśmy na ACD? Tak, chciałbym wam powiedzieć, że dogrywamy tutaj z Maryś trzewiki południa. Na razie wygląda na to, że na południu nie ma zbyt wielu klubów z grami planszowymi. Więc na pewno odwiedzimy Bielsko-Biała, bo tam jest duże. Duża ekipa do grania. Będziemy w Jeleniej Górze, bo tam także jest duża ekipa do grania. Natomiast Kłodzko, Wisła i różne inne Cieszyny prosimy o kontakty, albo się nie zobaczymy w te wakacje. Moi drodzy, więc gracze z południa, proszę informować, gdzie się spotykacie, gdzie grywacie. Lub ewentualnie jakąś fajną knajpkę, gdzie możemy się po prostu spotkać jako dwa pionki. To nie musi być klub. Bo kluby w wakacje no często no, nie mają lokum, bo grają w szkołach. Moi drodzy, a na dzisiaj koniec. Za tydzień opowiemy o Mad Maxie. Za tydzień powiemy o Dorf Romantik. Za tydzień powiemy o różnych innych fajnych rzeczach. No i w ogóle za kilka dni, w niedzielę, widzimy się na live'ie kanału Fantastycznego. Będę ja, Tomek, Janek i Maryś to będzie realizowała. I za tydzień opowiem wam o siano kiszące, które właśnie do mnie jedzie. Bo tego tematu już dawno nie było, nie? No teraz ich na maksa zachęciłaś. Dziękujemy. Do usłyszenia.